Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek, więc jesteśmy już tak blisko piąteczku i całego weekendu, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Wyśpię się, bo dzisiaj tak średnio, bo trochę mnie głowa boli. Wczoraj wróciłam późno z jazd, znaczy późno, no dla mnie to jest późno, bo ja po prostu szybko lubię być ogarnięta do snu i leżeć w łóżku, najwyżej sobie coś obejrzeć, a ja wróciłam przed 22, gdzie dzieci już spały. No, więc ja robię sobie kawę, czeka mnie ogarnianie, bo nikt wczoraj za mnie tego wieczorem niestety nie zrobił, więc jest bałagan, już troszeczkę tutaj przetarłam, ale jeszcze długa droga przede mną, żeby usiąść sobie spokojnie i chillować. I co jeszcze miałam Wam powiedzieć? Wczoraj na jazdach pół na pół, jednak dla mnie ta godzina jest za późna. Ja jeździłam z Zuzią od 17:30, Zuzia jeździła 2,5 godziny, później ja dwie. Więc ja sam siedząc w masę te 2,5 godziny już mnie zaczęła głowa boleć. Już zaczęłam być zmęczona i jak wsiadłam to po prostu no zero myślenia. Więc no jeszcze nie miałam z moim instruktorem, tylko tak jak Wam mówiłam z Zuzi instruktorką. Więc też inaczej. Wiadomo, każdy instruktor troszeczkę jest inny, troszeczkę inaczej uczy, ma jakieś tam swoje taktyki, więc... No, więc tak to wszystko wyglądało. No ale nic, jedziemy dalej z koksem. Wczoraj jak się kładą, to mnie tak głowa bolało od tej maseczki, od tego siedzenia w aucie tyle godzin. Ja tak mam. Dobra, zalewam mleczkiem sobie. Ale teraz jak się będę umawiać, to już koniecznie na rano, jak chłopcy będą zdrowi i właśnie sama na 2-2,5 godzinki, bo tak to człowiek jest naprawdę zmęczony. Dobra, gadam prawie 2 minuty, więc takie przywitanie. Witam kochani, miłego dnia, łapka w górę i oglądamy dalej. Babusia idzie, idziemy pić, chillować chwileczkę, 5 minutek. Właśnie nagrałam Insta Story, żeby Wam powiedzieć i przypomnieć o akcji dla seniora, ponieważ dzisiaj rusza, dokładnie nie wiem o której godzinie, ale jakby to oglądacie, to już dawno ruszyła. I jeszcze raz pokazuję ten spray z Action. No jest po prostu przecudowny i ja na święta na pewno się zaopatrzę 2 albo 3 na zapas, będą stały w domu. Teraz wypsikałam i po prostu przepiękny cynamon i jabłka przede wszystkim. Po prostu to jest moim zdaniem zapach świąt. Jabłka, cynamon, no wiadomo, że mandarynki też. Ale taki domowy zapach właśnie, gdzie psikam, gdzie na przykład palę kominek to, albo świeczkę, no to często właśnie zwracam uwagę na takie świece. Cynamon jabłko albo wanilia, wiecie o co chodzi, takie ciepłe właśnie jesienno-zimowe, no cudowne. Nie wiem, czy w ogóle nie odbiegam od tematu i nie gadam głupot, no ale nic. Właśnie psikałam tym sprayem, jest po prostu przecudowny, jeszcze może Wam go przybliżę. Wygląda on tak. Jeszcze troszeczkę spsikamy. Więc na pewno zrobię sobie zapasik. Robię przegląd gazetki jak zawsze. I zobaczcie, już są świąteczne słodycze. Kalendarz tutaj z Lindt. Oni naprawdę mają bardzo dobrą czekoladę. I tu jest napisane, że kalendarz adwentowy z bonem. Więc no, ciekawe. Tutaj mamy... A też z Linda, tylko tańszy, już bez bonu. Z Milki, który miałam już 2 razy. Tutaj mamy z Kindera. Z Kindera naprawdę pyszna jest czekolada. Kto nie lubi Kindera? No, chyba każdy. Z Wedla jest, też nie było chyba wcześniej w Kauflandzie, ale ostrość traci. I tutaj mamy jeszcze z Oreo, więc tego też nie widziałam. No i tutaj oczywiście jakieś zestawy, czekoladki duże, Kinder Niespodzianki, Mikołaje, no Mikołaj musi być, też z Lindt. No więc ciekawie się zapowiada. Tutaj też już świąteczne pierniczki. Tutaj jaka ogromna bombonierka, już ją kiedyś widziałam. XXL. Fajna też, żeby dołączyć jako, albo jako jakiś prezent, no bo zobaczcie, no 45 zł, no to sporawo. Ale bym zjadła pierniki, kurde, ale bym zjadła te z nadzieniem właśnie śliwkowym albo jakimś truskawkowym, no bajka. Owocki, grejpfruta, tak dawno nie jadłam, jejku. Musiałam się odsunąć, bo tam słońce normalnie, o zobaczcie, jak mocno daje, nic bym nie widziała. Jeszcze jest jedna gazetka właśnie z zabawkami dla dzieci, ale myślę, że pokażę Wam po prostu za chwileczkę, za jakiś czas. Którą mamy w ogóle godzinę? Już jest 9:31. A ja mało co zrobiłam w domu, więc biorę się dalej. Ani, my ze Stasiem oglądamy tą gazetkę z Kauflanda, co Wam mówiłam, z zabawkami. No i tu Stasiu mi pokazuje, co by chciał dostać i Ignaś. Stasiu by chciał taki z Psiego Patrolu. Nie wiem, co to jest za gra, szczerze mówiąc. Jak wiecie, dajcie znać. No widzę, że to jest jakiś... Nie wiem. A, coś jest z przyciskiem? Może... Nie wiem.
Nie mam zielonego pojęcia. To jest wszystko z Kaufa od, a ja trzy, od piątego, a czyli ja od dzisiaj. Te dwa samochodziki. No. Ty masz taki sterowany, fajny, tylko trzeba baterię jeszcze wymienić. Tutaj coś dla dziewczynek, tego. Enchantimals, laleczki, tak? Mnóstwo drewnianych zabawek. My mieliśmy to, kiedyś mieliśmy takiego słonika właśnie na sznureczek. Fajne są te drewniane naprawdę zabawki. Mam to. Dla maluchów, no. Znam to. Ja przyprowadziłam chłopców, Stasiek podgląda, co tam jest w piekarniku. Kurczaczek, tak? Pieczony? Nie. Kurczak pieczony. Ziemniaki i na ziemniaczki będzie i na kurczaczka pieczareczki. O, więc pyszny obiadek, tak? Jak było w przedszkolu, fajnie? No to ekstra. Tu jeszcze mopa muszę sprzątnąć, wybaczcie. Co? Kamyczki nazbierałeś? No cudowność. Hejka, mamy już kolejny dzień. Piątek, piąteczek, piątunio. Standardowo trzeba to powiedzieć. Wszyscy cieszymy się z weekendu. Dajcie znać, kto idzie może w sobotę do pracy, bo czasami tak jest. Od jutra wchodzą obostrzenia, więc no, zaczyna się. Dobrze, one nie są jakieś takie bardzo, bardzo, wiecie co, rygorystyczne. I tak, chcę wam powiedzieć, że mam fioletową koszulkę i taki ciepły, ciepłą narzutkę, taką z lumpa. No, nie pasuje mi to, ale po prostu jest cieplutko. I co chcę wam jeszcze powiedzieć? Tak, dzisiaj miałam wspaniały dzień, naprawdę wspaniały. Zaprowadzałam chłopców do przedszkola, nagle zadzwoniła moja mama, że była u lekarza. I pojechałyśmy na cmentarz, mama później powiedziała, że mi wpadła na kawę i na śniadanie. Siedziałyśmy do godziny właśnie 12:30, później mama jeszcze szybko podwiozła po chłopców i pojechała do pracy. Więc to był dla mnie po prostu cudowny dzień. Uwielbiam takie, gdzie mogę spędzić czas właśnie z moją mamą. Z Zuzią trochę, no Zuzia miała lekcję online, ale no wiecie, miała tam krótkie przerwy, więc mogłyśmy sobie w przerwie chwileczkę pogadać. Ja się bardzo, bardzo cieszę z takich dni, bo uwielbiam spędzać czas z moją rodziną. Przy tym chłopcy dzisiaj wcześniej wyszli z przedszkola, bo zawsze są do godziny 14. Teraz zadzwoniłam do pani, że odbiorę ich przed leżakowaniem, czyli po 12 chwileczkę. Chłopcy się ucieszyli, że też wcześniej po nich dzisiaj troszeczkę przyszłam i mamy już weekendzik. Tutaj mamy, kochani, wierszyk. Każdy z nas zna. No i teraz Ignaś. Jednak tak przełożyć, bo nie będę wam cały czas kartki pokazywała. Dzisiaj dowiedziałam się, że chłopcy mają się nauczyć wierszyka do 10, bo 10 mają ubrać się na galowo. Wiadomo, jest 11 listopada, więc pod to święto. I będą właśnie nagrywani, będziemy mieli wysyłane wierszyki, jak mówią. I ja już kiedyś z Ignasiem się uczyłam tego wierszyka trochę. Panie pewnie kilkanaście razy, no nie wiem ile, ale powtarzały również z dzieciakami. No i mój Ignaś już nie musi się uczyć, ponieważ umie. Stasiek, jak wiecie, mało mówi, nie umie mówić, więc on wierszyka raczej nie powie, ale będzie słuchał, jak tutaj Ignaś powtarza, bo oczywiście przez cały weekend, mimo tego, że umie, będziemy to powtarzać, utrwalać, żeby nie zapomniał do wtorku, bo różnie po prostu to może być. Więc tak, pierwszy wierszyk, który Ignaś miał się nauczyć, już jest i po prostu byłam zaskoczona, że w samochodzie po prostu już wyrecytował cały wiersz. Piłam u mamy kawę, więc już na drugą jakoś dzisiaj nie mam ochoty, mimo tego, że pogoda po prostu jest do. Więc zrobię sobie herbatkę, kupiłam też Paole taki soczek. Nie mamy niestety własnej roboty, wiecie. Więc wzięłam przy okazji, jak byłam dzisiaj na szybko, malina, cytryna. Za chwileczkę sobie doleję. Cytryny nie wziąłam, no ale może dzisiaj Dawid będzie na zakupy jechał, to weźmie i wypiję sobie taką ciepłą herbatkę, usiądę, bo Stasiulek ma drzemkę, tak jak w przedszkolu zasnął, więc tak, Ignaś coś tam robi sobie na komputerze, coś tam gra, wiecie, weekendzik, więc troszeczkę może, ale mi odstają, a ja będę chillować. No i zalewamy herbulkę, hop, ile jest, tak przez aparat nie widzę do końca, dobra. Dodamy trochę soku. Piję sobie tak herbatkę i stwierdzam, że chyba czas i zrobić też porządek w lodówce, wszystko wymyć, bo dzisiaj będą prawdopodobnie zakupy albo jutro. Więc no, trzeba wziąć się za robotę. Niestety, nie było mnie cały dzień, sobie chillowałam u mamy, wiecie. A teraz obowiązki wzywają. Czy wam nie mówiłam? Taka moja fryzura, patrzyłam sobie, jakbym delikatnie ścięła takie pasma, żeby chodzić w koku i właśnie, żeby coś tutaj na twarzy było. Dajcie znać, czy będzie mi okej, czy nie, no bo te chyba są ciut za długie, co? Ale przychodzę wam powiedzieć, że
Cieszę się, jak małe dziecko, czekałam na tą paczkę i przyszła mi kurtyna świetlna, o której marzyłam już chyba z 2 lata, po prostu tak mi się podobała. Mówię, na święta muszę ją mieć i znalazłam w fajnej cenie, pewnie zamówię jeszcze jedną do sypialni, ale nie przemyślałam, że 3x3 to jest trochę spore, więc na okno będzie dużo wystawało i muszę przemyśleć, jak mam to przyczepić, czy do ściany czymś, czy jakieś haczyki, czy gwoździki. Nie mam pojęcia, Dawid wróci z pracy, mam nadzieję, że będziemy mieli czas, żeby to ogarnąć, a jak nie, to może w weekend i już bym sobie je powiesiła, żeby wieczorkami zgasić światełko i tylko przy takich lampeczkach siedzieć, no po prostu klimat już by był od razu, moim zdaniem w domu jest tak cieplej, tak przytulniej, tak samo światełka działają na mnie, jak i właśnie zapalone świeczki, tea light, jakieś tam pachnące, no po prostu rewelacja. Cześć kochani, mamy już sobotę, dzisiaj troszeczkę ponagrywamy i zakończymy już tego vloga. Ja właśnie siedzę tutaj przy toaletce, ponieważ będę się malować, ale chciałam wam pokazać, bo kupiłam sobie jakiś czas temu olejkowy płyn micelarny. Pierwszy raz mam taki olejkowy, pierwszy? No może z 2 razy używałam w życiu, kiedyś od Zuzi też i spoko się sprawdza. Ma taką fajną powłokę właśnie olejku, trochę... Musimy brać pod uwagę to, że się trochę dłużej wchłania niż jak przecieramy normalnym płynem micelarnym, ale ja przez to czuję po prostu takie dodatkowe nawilżenie i po tym płynie micelarnym super mi się nakłada również makijaż tak gładko po prostu, ta cera jest taka fajna i on jest z nasionami chia, goi i on jest do oczu i twarzy, usuwa makijaż i zanieczyszczenia, wygładza oraz odżywia skórę. Z tym się zgodzę. No mi się po prostu sprawdza, ale pamiętajmy, że każdy ma inną cerę, każdy ma inny typ cery, więc no u mnie się sprawdza, u was może być różnie, ale jak będziecie miały okazję, to przetestujcie. Ja go kupiłam na jakiejś promce, był kilka złotych tańszy, więc tak się znalazł u mnie w toaletce, na toaletce i teraz biorę się za makijaż i później się do was odezwę. Dobra, ja już jestem umalowana i nie wiem, czy wam polecałam ten tusz, kupiłam go właśnie na promocji w Rossmanie i sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja ogólnie nie jestem jakoś mega wymagająca co do tuszy, ponieważ mam swoje bardzo długie rzęsy. Zależy mi na tym, żeby po prostu mi pogrubił i to jest ten tusz z Eveline, złoty, naprawdę bardzo, bardzo fajny, więc kto jeszcze nie miał, polecam też przetestować, bo nie jest drogi, a spoko. Kochani, nie odzywałam się, bo nie było czasu, zamówiłam szybko taksówkę i przyjechaliśmy z Ignasiem i ze Stasiem do mojej mamy. Mama teraz pojechała oddać auto na zmianę opon i my dzisiaj mamy też kosmetyczkę, więc z tego powodu również się wybrałam, bo moje brwi wyglądają tragicznie, a ostatnio już nie byłam na umówionej wizycie. Już się ubieramy i lecimy teraz spacerkiem do pani kosmetyczki, tak? No, idziemy wyregulować w końcu te brwi, a ty nic, no ty nie będziesz miał regulacji brwi, może kiedyś, w przyszłości pójdziesz sobie na regulację, tak? No, więc przebrałam się w ten sweterek, cieplutki, bo dzisiaj jest naprawdę chłodno i idziemy. Tutaj Ignaś, tutaj. Buziaczki. Stasiu! Buziaczki! Buziaczki! Zobaczcie, chłopcy już maszerują, Zuzia zamyka drzwi i też idzie. Stasiek musiał mieć dzisiaj założoną inną kurtkę, bo była cała w lizaku. O, Ignasia oczywiście nie zobaczyłam i też jest cała w lizaku po wczorajszych zakupach. No więc Stasiu już ma swoją taką cieplejszą zimową kurteczkę. No dobrze, już idziemy, chodź, zaraz wrócimy. Ale nie wiem, gdzie on będzie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Idziemy gdzie? Do kosmetyczki. Mama dzwoni. A tu jest taki kwadrat. Po to jest mama. Jaki kwadrat? No my już a, tu. No. Oczywiście maseczki są, ale wydaje mi się, że dobrze słuchać, bo nagrywałam też kiedyś tam Basi jakąś wiadomość i było wszystko ok, więc mam nadzieję, że teraz również będzie. I my już jesteśmy koło kosmetyczki, chłopcy tutaj sobie biegają, bo mamy jeszcze jakieś 10 minut właśnie do wejścia. No, więc szaleją, dotykają mokrych rurek, już kurtki mokre, ręce. Już wyszliśmy od kosmetyczki, tak wyglądają moje brwi. Teraz idziemy szybko do sklepu, no i już wracamy do domu. Ciu, powiedz, jak ci smakuje? Dobre! Dobre? Kochani, pamiętacie, jak wam wspominałam o całej akcji prezentu dla seniora, czyli że my jesteśmy Mikołajem, to tak naprawdę od wtorku próbuję
otrzymać swój list, co wybieram, to ktoś mi po prostu spod nosa zabiera go. No ale pozostaje nam się cieszyć, że jest tyle osób o takim dobrym serduszku. No i tyle, jak mi się nie uda, no to wiem, że po prostu ktoś inny pomoże tej osobie i serce po prostu samo się raduje. Dajcie znać, czy wy próbowaliście wziąć swój list, a może już macie. No, piszcie w komentarzach. Kochani, od wtorku, tak jak wam mówiłam, próbowałam wybrać list i w końcu udało się na Zuzi telefonie, z czego się bardzo cieszę. I nasza pani, mamy panią, trafiliśmy, chciała dostać właśnie rękawiczki i elegancką torebkę, więc za chwileczkę zamawiamy, już mamy wypatrzoną. Trzeba się spieszyć, bo nie wiadomo, jak później będzie z wysyłką. Więc jestem ogromnie, ogromnie szczęśliwa, że się udało, bo wam to ogłaszałam. I trochę dziwnie by było, gdyby mi się nie udało właśnie tego listu zdobyć, a ogłaszałabym tak bardzo. Więc dobra, ja się z wami żegnam, kochani, to już było koniec tego vloga. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, napiszcie jakiś komentarz i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!